Zwiastowanie Jezusa w Atenach nie przyniosło obfitych plonów. Paweł głosił Ewangelię w żydowskiej synagodze na rynku, a także przed znakomitym gronem 30 członków ateńskiego Sądu Najwyższego na Areopagu. Dzielił się z nimi swoją wiarą w jedynego Boga oraz zmartwychwzbudzenie Jezusa. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że niewielu się nawróciło, ale Ewangelia dotarła do samej rady Areopagu. W pierwszym wierszu 18 rozdziału Łukasz sprawozdaje, że Paweł udał się do Koryntu. To jest starożytny port Kenreach. To zapewne tutaj Paweł wpłynął po opuszczeniu Aten. Niewiele zostało tu ze starożytnego miasta portowego, które w większej części znajduje się dziś pod wodą. Widzimy część ruin, wspaniałe marmurowe kolumny oraz marmurowe płyty, którymi okładano budynki miejskie lub świątynie. Widzimy też przystań w kształcie podkowy, w której w czasach Pawła bezpiecznie cumowały statki. Gdy apostoł zszedł na ląd i pokonywał 10-kilometrowy odcinek drogi do miasta, na pewno był pod wrażeniem masywnego Akrokoryntu, który wznosił się ponad 570 metrów nad otaczającymi go równinami. Naturalnie strome stoki oraz zbudowane przez człowieka fortyfikacje czyniły z niego twierdzę praktycznie nie do zdobycia. Zaś górne źródło Peirene zapewniało stały dopływ wody podczas oblężenia. Te warunki stanowiły o idealnej lokalizacji miasta. U podnóża góry toczyło się życie w czasie pokoju, zaś na jego szczycie szukano schronienia podczas oblężeń. Akrokorynt góruje nad okolicznymi równinami i widać go z odległości wielu kilometrów. Korynt był ważny dla Rzymu, ponieważ bronił dostępu do przesmyku między centralną Grecją na północy, a Peloponezem na południu. Przesmyk koryński miał tylko 6 kilometrów szerokości i oddzielał Morze Egejskie od Jońskiego, a w konsekwencji od Adriatyku. Korynt znany był jako miasto bliźniaczych portów, ponieważ korzystał z portu Lechaion na północy, a na wschodzie z portu Kenreach, obecnie Kenchry. Pierwszy leżał nad Zatoką Koryncką, będącą częścią Morza Jońskiego. Drugi oblewały wody Zatoki Saronskiej, Morza Egejskiego. W starożytności żeglarze bali się opływać Peloponez od południa, ponieważ było to niebezpieczne miejsce ze względu na często szalejące tam sztormy. Wymyślono więc pewien sposób. Ze wschodu dopływało się do portu Kenreach, gdzie rozładowywano statki, a towary transportowano lądem do drugiego portu, gdzie ponownie ładowano je na inny statek, który płynął na zachód. Jeśli płynęło się z zachodu, to cały proces powtarzano w przeciwnym kierunku. Towary rozładowywano w Lechaionie i transportowano lądem do portu Kenreach. Wybrukowaną pochylnię, czyli Diolkos, zbudowano tu w starożytności do transportu towarów z jednego portu do drugiego. Jeśli statki były małe, to je również transportowano na drugą stronę. Przesmyk stanowił poważne utrudnienie dla transportu. Aleksander Wielki, Juliusz Cezar i Kaligula, wszyscy oni chcieli wykopać tu kanał, by nie opływać Peloponezu lub uniknąć rozładowywania statków i transportowania towarów lądem. Inżynierowie Nerona nawet rozpoczęli tu pracę, ale dopiero pod koniec XIX wieku kanał został otwarty. Tylko mniejsze statki mogą tu przepływać, gdyż kanał ma szerokość około 22 metrów. Ale i tak bardzo widowiskowo wyglądają tu statki przepływające przez kanał. Łączący Morze Egejskie z Jońskim.
Ze względu na swoje wyjątkowe położenie, Korynt pośredniczył w handlu między Wschodem a Zachodem. Dzięki temu miasto rozwijało się dynamicznie. Juliusz Cezar osiedlił tutaj rzymskich kolonistów, Greków, Żydów, Azjatów i oczywiście wielką liczbę niewolników. Transport towarów i statków wymagał olbrzymiej siły mięśni. W czasach Pawła liczba ludności w tym mieście powiększyła się do 500 000, a być może nawet do 750 tysięcy. Idę teraz drogą Lecha Jońską. Była to jedna z dwóch głównych dróg prowadzących do miasta. Ciągnęła się od Forum aż do Lecha Jonu nad Zatoką Koryncką. Ta ponad 3-kilometrowa droga była wyłożona marmurem, a po obu jej stronach stały kolumnady. Widok na pewno robił niesamowite wrażenie, gdy przypływało się od strony Rzymu, wpływało się do Lecha Jonu, a następnie szło się tą wyłożoną marmurem drogą do samego Koryntu. O tak, Korynt był bajecznym miastem we wspaniały sposób zdobionym przez Rzymian. Było to miasto fontan, teatrów, odeonu o powalającym na kolana prowincjonalnym splendorze. Łukasz opisuje, jak Paweł przybył do tego miasta, które mogło się poszczycić nie tylko pięknie zdobionymi zabudowaniami miejskimi, ale także wyjątkową świątynią, która stała tutaj, gdzie siedzę, na szczycie Akrokoryntu. Była to świątynia Afrodyty. Mierzyła tylko 16 na 20 metrów, ale leżała na szczycie Akrokoryntu, który był widoczny z daleka i na morzu, i w portach, i w Lecha Jonie, i w Kenrea. Przybysze już z daleka dostrzegali Akrokorynt ze świątynią Afrodyty, gdzie 1000 niewolnic służyło jako kapłanki tego kultu. Wieczorami w ramach niemoralnych praktyk religijnych schodziły z góry, aby sprzedawać swoje ciała. O tak, Korynt był zepsutym miastem. Strabon podaje, że co 2 lata na wybrzeżu Morza Egejskiego Korynt organizował igrzyska istmijskie. Były one częścią świąt panhelleńskich, które przyciągały nie tylko sportowców, ale także graczy obstawiających zakłady. Opisuje również świątynię Afrodyty, która stała po stronie Akrokoryntu, oraz 1000 kobiet, które utrzymywano jako kapłanki tej religii, będącej tak naprawdę kultem niemoralności. Każdego wieczora schodziły do miasta, aby kupczyć swoimi wdziękami, a tam czekało na nie wielu mężczyzn, gotowych wydać w ten sposób swoje pieniądze. Korynt był miastem wielokulturowym. Ściągali tu ludzie ze wszystkich grup społecznych, począwszy od zamożnych arystokratów, a skończywszy na pozbawionych środków do życia bezdomnych, którzy chodzili za sprzedawcami pieczywa, by posilić się choćby okruchami zebranymi z ziemi. Paweł, idąc drogą z Kenreach, na pewno modlił się o powodzenie misji w tym mieście. Był tu sam, bo Tymoteusz i Sylas nie dotarli jeszcze tutaj z Macedonii. Apostoł doszedł do przedmieść Koryntu zwanych Kranium. Przechodząc tam, zapewne pomyślał o jerozolimskiej Golgocie, o miejscu trupiej czaszki, gdzie ukrzyżowano jego Pana Jezusa Chrystusa. Wchodząc do miasta przez bramę kenrechańską, postanowił wśród Koryntian nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Apostoł przybył tutaj, aby zaszczepić w tym mieście Ewangelię. I ta zakorzeniła się tutaj głęboko dzięki jego 18-miesięcznej posłudze. To jeden z najdłuższych okresów spędzonych przez Pawła w jednym miejscu. Przez ten czas w życiu wielu ludzi dokonywały się zmiany. Paweł odwiedził to miasto 3 razy i napisał do Koryntian 2 listy.
Czytajmy o Jego niesamowitej służbie w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów, a w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Największa społeczność żydowska w Grecji znajdowała się w Koryncie. Ocenia się, że w tej metropolii mieszkało ponad 20 tysięcy Żydów. Wykopaliska ujawniają przynajmniej kilka dowodów na ich aktywność na tych terenach. Na tym nadprożu wyraźnie widnieje napis Synagoga Hebrajczyków, czy też Synagoga Żydowska. Na tym fragmencie widzimy wyrzeźbione trzy menory, czyli świeczniki siedmioramienne. To także jest dowód na istnienie społeczności żydowskiej w Koryncie. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu znajdowała się synagoga, ale sądząc po znaleziskach archeologicznych, na pewno była w tym mieście. Paweł spotyka tu Akwilę i Pryscyllę, dwoje Żydów z Pontu, którzy zostali wygnani z Rzymu i zamieszkali w Koryncie. Podobnie jak Paweł, Akwila i Pryscylla byli wytwórcami namiotów. Apostoł pracował więc razem z nimi w tygodniu, a w każdy sabat rozprawiał z Żydami i Grekami w synagodze. To wciąż powtarzający się motyw w historii Pawła. Później apostoł poświęcił się tylko głoszeniu słowa. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przekładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Gdy Tymoteusz i Sylas dołączyli do Pawła, apostoł nie pracował już w swoim zawodzie, lecz w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przede wszystkim wśród licznej społeczności żydowskiej, ale także wśród bogobojnych. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Pawła znowu dotknęły prześladowania, z którymi wcześniej spotkał się w Tesalonice, w Berei, Ikonium i Derbe. Żydzi ponownie sprzeciwiają się naukom Pawła. Apostoł nauczał, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Mesjaszem przepowiedzianym w biblijnym proroctwie. Aktywność Pawła budzi sprzeciw. Nie jest mile widziany w synagodze, dlatego w geście protestu otrząsa szaty i mówi: krew wasza na głowę waszą. Przyszedłem do was, aby świadczyć o Bogu, a wy to świadectwo odrzucacie. Od teraz idę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Cóż za niesamowita historia! Paweł przenosi się do domu bogobojnego człowieka o imieniu Tycjusz Justus. Naucza tam, a Kryspus, sam przełożony synagogi, przywódca społeczności żydowskiej, można powiedzieć pastor synagogi, zostaje wyznawcą Jezusa jako Mesjasza. To wspaniały rozwój wypadków. Łukasz zauważa, że wielu Koryntian uwierzyło i przyjęło chrzest. Tak, w Atenach odzew był niewielki. Tylko kilku nawróconych i zbór nie od razu został założony. Zaś w Koryncie wielu uwierzyło, łącznie z przełożonym synagogi. Pawła niepokoiła jednak narastająca opozycja. Na horyzoncie widzi już nadciągającą burzę. Pamięta, co się stało w Ikonium, co się stało w Derbe i Listrze. Pamięta też wydarzenia w Tesalonice i w Berei.
Paweł jest zaniepokojony. Być może bracia przychodzili do niego i sugerowali, że czas ruszyć dalej, czas udać się na nowe miejsce i tam zwiastować Ewangelię. Ale jak mógł teraz odejść, skoro dzieło tak dobrze się rozwijało? Apostoł był zaniepokojony i zadając sobie różne pytania, modlił się o Boże prowadzenie. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Cóż za niezwykłe zapewnienie o Bożej obecności w życiu apostoła. Pawle, nie bój się, mam wielu ludzi w tym mieście. Nie przestawaj nauczać. Nie uchodź z miasta pod osłoną nocy, tak jak to było w Tesalonice. Nie musisz uchodzić jak z Berei. Pawle, pozostań tutaj. Mam wielu ludzi w tym mieście i nikt nie podniesie na ciebie ręki, aby cię skrzywdzić. Mając takie zapewnienie o Bożej obecności, apostoł z mocą zwiastował Ewangelię w Koryncie. Nauczał na rynku miejskim i w domu Tycjusza Justusa. Nauczał, że Jezus jest Mesjaszem i wielu ludzi przyjęło tę naukę. Kościół rozwijał się i docierał do ludzi z różnych grup społecznych, którzy pragnęli uwierzyć w Jezusa. Paweł pozostał w Koryncie przez 1,5 roku i pełnił tam posługę obficie błogosławioną przez Boga. W wierszu 12 i 13 czytamy: gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. Łukasz sprawozdaje, że Żydzi z tego miasta jednomyślnie wystąpili przeciwko apostołowi Pawłowi. Oskarżyli go, że namawia do łamania prawa. Przywiedli apostoła przed prokonsula Galiona, który zapewne zasiadał tutaj w fotelu sędziowskim na Bemie. Galion był bardzo mądrym człowiekiem, bratem Seneki, rzymskiego filozofa. Stwierdził, że apostoła nie oskarżono o żadne przestępstwo, ani nawet wykroczenie. Zanim Paweł zdążył otworzyć usta, Galion odrzucił te oskarżenia i wypuścił podsądnego. Łukasz opisuje interesującą scenę, w której zgromadzeni na tamtejszej agorze chwycili i bili przed Galionem Sostena, głównego oskarżyciela Pawła i przełożonego synagogi, który zajął miejsce Kryspusa, ale sędzia zupełnie ich zignorował. To zdumiewające, jak niesamowity zwrot wypadków nastąpił tutaj, na Bemie, w starożytnym Koryncie. Co ciekawe, właśnie w tym miejscu, gdzie odbywały się sądy, na tej podwyższonej platformie, gdzie uniewinniono Pawła, zbudowano kościół. Apostoł pracował przez 18 miesięcy i założył w tym mieście rozwijający się kościół. Pragnął jednak powrócić do Jerozolimy. Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwila. W Kenreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Paweł bardzo pragnął udać się do Jerozolimy. Łukasz opisuje, jak po założeniu zboru w Koryncie powrócił do portu w Kenreach, dał sobie ostrzyc głowę i wsiadł na statek płynący do Syrii. Apostoł uczynił ślub, że uda się do żydowskiej świątyni, gdzie w ramach rytuału obcięte włosy miały być spalone. Paweł był Żydem w każdym calu. Apostoł jeszcze dwukrotnie zawitał do tej metropolii, czyli był tutaj przynajmniej 3 razy. Do wyznawców mieszkających w tym zepsutym mieście napisał 2 listy pasterskie. Nazwa Korynt była synonimem niemoralności, a mimo to światło Ewangelii przeniknęło ciemności tego portowego miasta.
Przeczytajmy, co do nich napisał. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Po tym zestawieniu grzechów Koryntu Paweł dodaje niesamowite słowa w wierszu 11. A takimi niektórzy z was byli. Tak żyliście w ciemności, zawładnęła wami niemoralność. Paweł pisze list pasterski pełen troski o zbór, w którym jest tak wiele problemów, nękających go w tym wielkim pogańskim mieście. Dodaje jednak, takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Cóż za niezwykłe świadectwo o Kościele w tym mieście. Ludzie ci mieli bardzo różne pochodzenie, często skażone niemoralnością. Żeglarze, rolnicy, robotnicy portowi, urzędnicy. Ewangelia przeniknęła ciemności tego miasta. Takimi niektórzy z was byli, aleście zostali odkupieni krwią baranka. Paweł radował się tym, gdy pisał do nich z Efezu, zapewniając ich o Bożej miłości. Stoję w obrębie teatru starożytnego Koryntu. Znaleziono tutaj dwie bardzo interesujące inskrypcje. Jedna z nich mówi dla dziewcząt. Ponieważ kobiety z wyższych sfer nie chodziły do teatru, ta inskrypcja bez wątpienia odnosiła się do dziewcząt, które mieszkały na Akrokoryncie, do kapłanek Afrodyty, które schodziły do miasta i oddawały się zarówno miejscowym, jak i przyjezdnym. Napis dla dziewcząt oznaczał dla nierządnic świątynnych. Jest jednak jeszcze jedna inskrypcja, którą odkryto na tym placu, a która potwierdza istnienie jednego z nowotestamentowych członków miejscowego zboru. Owa inskrypcja w północnej części placu brzmi: Erast z wdzięczności za wybór na urząd Edyla, własnym sumptem trotuar ten położył. To niesamowite. Erast. Widzimy tutaj kolejne litery E, R, A, S, T. V. S. Niesamowite jest to, że w 23 wierszu 16 rozdziału listu do Rzymian Paweł pisze z Koryntu do zboru w Rzymie i wspomina, że Erast, skarbnik miejski, kierownik robót publicznych, przekazuje pozdrowienia zborowi w Rzymie. Człowiek, który położył tutaj trotuar, przyjął Jezusa jako swojego Mesjasza i jego życie zostało odmienione. Tak. Ewangelia docierała do ludzi z najniższych warstw społecznych, do nierządnic świątynnych, a także do ludzi stojących na szczycie rzymskiej drabiny społecznej, takich jak Erast. Życie i jednych, i drugich przekształcała moc Jezusa Chrystusa. Ewangelia docierała do ludzi pełniących odpowiedzialne urzędy publiczne, ale nie omijała także niewolników stojących najniżej na drabinie społecznej. W Koryncie było jedno niezwykłe miejsce, gdzie gromadzili się zarówno bogaci, jak i biedni. Niewolnicy i wolni, mężczyźni i kobiety, i wszyscy byli równi. Tym miejscem był Kościół. To niezwykłe, że gdy ludzie z różnych środowisk zbierają się w imieniu Jezusa, nie ma wyższych i niższych. W zborze Erast nie stał wyżej niż niewolnik, który także uwierzył w Jezusa. Wszyscy byli jedno i wspólnie spożywali posiłek. Najdawniejsze wzmianki historyczne o Wieczerzy Pańskiej pochodzą właśnie z Koryntu. Zbór gromadził się i spożywał ucztę, agapę. Przychodzili na nie ludzie, którzy zajmowali najwyższe stanowiska w mieście
a także niewolnicy, Grecy i przedstawiciele plemion barbarzyńskich, Żydzi i poganie, wszyscy oni byli zjednoczeni w Jezusie Chrystusie. Ludzie, którzy żyli niemoralnie i którzy prowadzili przykładne życie, wszyscy byli na jednym miejscu, ponieważ zostali obmyci krwią Baranka. Zostali uświęceni krwią Jezusa, stali się jedno w Chrystusie. Zbór w Koryncie stanowi mocne świadectwo docierania Bożej łaski do najciemniejszych kręgów. W tym mieście były bajeczne budynki publiczne, robiąca niesamowite wrażenie fontanna, podobnie jak i wiodąca z portu wyłożona marmurem droga lechajońska oraz bema w świątyni Apollina. Mimo to było to miasto przesiąknięte niemoralnością. Jednak Bogu nie przeszkodziło to w dokonaniu przemiany serc tych ludzi dzięki mocy swojej łaski. Już nigdy nie byli oni tacy sami. Ewangelia zakorzeniła się w tym mieście i chrześcijaństwo dalej rozwijało się pomyślnie. Paweł wzmacniał lokalną społeczność w wierze w Jezusa, w pewności życia wiecznego. W życiu tych ludzi dokonała się zmiana. Także twoje i moje życie może zostać przekształcone mocą Ewangelii. Gdy apostoł był zaniepokojony, Jezus skierował do niego słowa zapewnienia: nie bój się. Dziś te same słowa Jezus kieruje do ciebie. Gdziekolwiek jesteś, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Módlmy się. Ojcze, jakże wielką radość odczuwaliśmy, chodząc ulicami starożytnego Koryntu. Dziękujemy ci za słowa, a takimi niektórzy z was byli. Dziękujemy ci za uświęcającą obecność Ducha Świętego i za usprawiedliwiającą krew Jezusa. Modlimy się, abyś obmył nią i nas, obdarzył jednością i pełnią w Tobie. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Łukasz sprawozdaje, że Paweł opuścił miasto, udał się do portu Kenreach, aby wsiąść na statek płynący do Syrii. Dowiadujemy się, że przypłynął do Efezu. Właśnie tam udamy się w kolejnym odcinku naszej serii. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar, dźwięk Mateusz Pawłowicz, montaż Daniel Morozowski. Kierownictwo produkcji Jan Kot, czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawskiej.